Przyjechaliśmy do salonu samochodowego na jazdę próbną. Nie, żebym od razu kupiła. Mam tutaj coś na swoje wytłumaczenie. Dwa takie zęby wielkie z przodu. No to zobaczymy nasze szczęście. Kopnij trochę na gaz. Jestem zachwycony. Ja bym już dzisiaj kupiła. Miało być pięknie. Wyszło tak sobie. Będzie czy nie będzie? Dzisiaj mam dzień nagrywania materiałów na social media. Karolina, tak. Jak się czujesz? Mózg mi paruje. Ale tego się spodziewałaś? Czegoś innego? Bardzo owocny czas. Miesięcy temu ustalała ze mną, że będzie zmieniała swoją karierę. Tak na początek 20K miesięcznie by chciała zarabiać. To tak sobie myślałam. Kurde, powodzenia jej, naprawdę. Po ostatnim hiszpańskim vlogu, a tym razem postanowiłam Was zabrać do pracy, no bo już wróciłam. Ale zanim do pracy, to dzisiaj fajny dzień, ponieważ przyjechaliśmy do salonu samochodowego na jazdę próbną, dlatego że ja potrzebuję samochodu takiego po mieście. No potrzebujemy po prostu drugiego samochodu. No i co? Przyjechaliśmy sprawdzić, czy moja stara miłość, którą jeździłam kiedyś, nadal jest moją starą miłością, czy ja nadal chcę ten samochód. Wybieranie było długie, no ale myślę, że to będzie to. Rafał klasycznie już ocenił jakość obsługi w tym miejscu. Nikt się mną nie interesuje, pan sobie siedzi na telefonie po prostu i gada z kimś kolegą. Nie jest zachwycony, ale to norma tutaj. W Polsce zdecydowanie jakość obsługi klienta jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tutaj w ogóle niczego się nie spodziewaj po prostu. Jak się wreszcie dokopiesz do tej osoby, z którą jesteś umówiona, to już się możesz cieszyć. Powiedz, dlaczego jesteś na nie? Wprzód trzeba zobaczyć, który wygląda jak po prostu twarz bobra, no. Idziemy zobaczyć twarz bobry. Tak bobry wyglądają, no co? No dwa takie zęby wielkie z przodu. No to zobaczymy nasze szczęście, jaką ma twarz. Ale to są cztery miejsca. Zamykanie. No chyba trzeba najpierw odpalić auto. Ładny dźwięk. Szybki idą. Daszek idzie. Pamiętam, jaki miał taki długi przód, zawsze tam nic nie było widać z przodu i się potrzebowałam przyzwyczaić. Pomakanie to będzie ćwiczenie ciekawe. Ale przećwiczyć lepiej na ile. Tu się nisko siedzi. No i teraz opowiem Wam historię. 20 lat temu po raz pierwszy zobaczyłam BMW Z, chyba to była trójka, co nie? Kiedyś James Bond miał Z trójkę. Tak mi się wydaje. I wtedy pomyślałam sobie, że wow, to jest po prostu auto moich marzeń. Ale zapamiętałam je jako Z4, bo pamiętam BMW Z4, BMW Z4 to była taka moja wręcz mała mantra. No trochę trzeba było poczekać, aż dziecko podrośnie i w ogóle, no i kasy trochę pozbierać, żeby kupić swoje pierwsze BMW Z4 i to było, miało miejsce wtedy, kiedy miałam 35 lat. Przeprowadziliśmy się do Brukseli i wtedy szukaliśmy jakiegoś auta mniejszego dla mnie. Rafał sobie wybrał taki większy samochód, rodzinny, a ja chciałam coś małego, no i teraz co to miało być? No i wtedy sobie przypomniałam, że przecież ja zawsze marzyłam o BMW Z4, to sprawdźmy, czy już nas na takie auto stać. Bo tak bardzo odłożyłam w ogóle to gdzieś na bok, że nawet nie pamiętałam po prostu, czy... Zapomniałam w ogóle o tym marzeniu, o tym samochodzie. No i wtedy kupiliśmy BMW Z4 po raz pierwszy na kilka lat i później okazało się, że już nie jest nam potrzebne, w związku z czym sprzedaliśmy je. No a teraz wchodzi taki nowy czas w naszym życiu, kiedy znowu drugi samochód jest nam potrzebny. No i było tutaj parę marek rozważanych. Ja nawet myślałam o tym, że a może to będzie miniaczek, bo kiedyś mi się podobał miniaczek i nawet mieliśmy ze dwa razy, ale ostatecznie jakoś tak w tym mini chyba mi nie do twarzy na dłuższą metę, więc wróciliśmy po Z4. Możesz się przysiąść. Wiemy, że wnętrze nie może być czarne. Weź tam kopnij trochę na gaz. Już, już, powiedz.
Apple CarPlay musimy spróbować, bo to nigdy nie działa w tych autach. Wiesz co, na pewno działa, no. Nie chce mi się teraz bawić z tym. Jak nie będzie działać, to tutaj takie przestawkę taką powieszę. Jezu! No, musisz wiedzieć, jak trąbić. No bez przesady, no. Po drugą stronę. Pociągnę. Nie, no zamykasz. Na nogi nie powala, ale no, nie spodziewałem się, że mnie powali na nogi zasłonić. Mnie będzie powalał. Chwila uwagi już. Ale jak jeździsz kabrio, to wszystkim musisz mówić dzień dobry po prostu. No i co? Idziemy omawiać szczegóły? No i tak, ja teraz już sobie przyszłam na kawkę. Jeżeli o mnie chodzi, to... Ja bym już dzisiaj kupiła. Miało być pięknie. Wyszło tak sobie, ponieważ przy oddawaniu auta pan sprawdził auto i stwierdził, że zarysowaliśmy delikatnie to auto, co jest niemożliwe. Cała trasa jest nagrana. No i teraz Rafał poszedł z tym panem rozmawiać, bo lepiej, żebym ja z nim nie rozmawiała. Jak twoje doświadczenie BMW? Oj, mam dosyć na długi czas. Mogło być tak pięknie. No dobrze. Kupowanie póki co samochodu zostawmy na półkę i skupmy się na pracy. Jadę teraz na lotnisko. Lecę najpierw do Warszawy. W Warszawie mam parę spraw do załatwienia zdrowotnych, bo jeszcze aparaty i w ogóle u mojej cudownej Joanny Zawadzkiej realizuję, ale też zawodowo. Zawodowo dwa VIP-deje z jedną Karoliną i z drugą Karoliną. Później je poznacie. VIP-deje to taka formuła, w ramach której ktoś zamawia po prostu konsultacje sobie biznesowe ze mną na cały dzień, czyli od 10 do 18 pracuję z tą osobą tylko i wyłącznie nad jej zagadnieniami biznesowymi. No i teraz takie właśnie dwa VIP-deje mam do zrobienia w Warszawie, a później jeszcze jeden zespołowy, no ale to już później zobaczycie. Ta książka to jest książka, którą chyba najczęściej polecam od roku swoim klientom i bardzo często do niej wracam. Poszukajcie jej. Dawcy i biorcy. Jest tylko w antykwariatach, ale bardzo, bardzo warto przeczytać. To jest zawsze ten dylemat. Będzie czy nie będzie? No ale jest. Puch. Dzisiaj mam dzień nagrywania materiałów na social media, co znaczy, że mam rozpisane rolki, które mam do nagrania. Jestem z Pauliną, jestem z Olafem, no i przez pół dnia po prostu człowiek chodzi po mieście, nagrywa, przebiera się i robi wszystko to, żeby w social mediach po prostu przez tydzień albo dwa tygodnie były już materiały. Dajcie mi w komentarzu znać, czy jak wy nagrywacie, to czy nagrywacie codziennie na nowo, czy też robicie sobie takie sloty nagraniowe. Rolki rolkami, no ale teraz jeszcze czas na przyjemności. Idziemy do Marty Banaszek. Marta jest moją masterką, jest też projektantką mody i zawsze coś cudownego mi uszyje. Zobaczymy, co będzie dziś. Na biało? Nie no, z kremowo i biało. Koszula, spodnie elegancko. Tak, spodnie śmietankowe, koszula biała, piękne połączenia. Ach, mogę iść, żeby się...
pracowałam właśnie przez pół dnia z Karoliną. Karolina na świeżo. Karolina, jak się czujesz? Mózg mi paruje. Jestem oczywiście głodna, ale mózg mi paruje od mojej strategii biznesowej, aby jak najlepiej działać w swoim biznesie. Bardzo dobrze. Jest intensywnie, jest zaskakująco. Dużo masz zaplanowane? Nie wiem, kiedy to zrobię. Po prostu mam cały content już ustalony. Bardzo owocny czas. Ale tego się spodziewałaś, czy czegoś innego? Tego się spodziewałam, tak. Ja wiedziałam, że jak idę do Kamili, idę do ciebie, to ja otrzymam konkrety, dlatego ja po prostu postanowiłam się nie rozdrabniać i stawiać na całość. Tak, tak. No i teraz idziemy na lunch, ale już do lunchu ja mam wrażenie, że ty po prostu masz tutaj poprzewracane życie do góry nogami, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Mój mąż powiedział, że ja w końcu muszę iść do tej Kamili, przestać się zastanawiać, tylko postawić wszystko na jedną kartę i działać. No i dobrze. I pół karty już za nami, teraz idziemy na pyszny lunch, a później pracujemy dalej. No i kochani, moje VIP day'e już się odbyły. Teraz wam coś pokażę. A za nimi no, przyszła oczywiście proza życia, czyli korzystając z tego, że mam rok zwolnionych obrotów i nie występuję i tak dalej, to mogłam wreszcie pozwolić sobie na to, żeby wziąć tydzień wolnego na okoliczność wyrywania ósemki. Przyznam, że przez te 10 lat takiego totalnego zapieprzu, to jak tylko słyszałam o tym, że miałabym iść wyrywać ósemkę i potem na tydzień albo dłużej być wycięta po prostu z jakiejś aktywności, to byłam niechętna, no bo zawsze było coś, co wymagało od tego ode mnie, żebym była dyspozycyjna. Więc teraz po raz pierwszy mogłam sobie pozwolić, bo jestem jeden dzień po, trochę jeszcze buzia rozgrzana, ale nie było tak źle, jak mogło być. I oprócz tego wyrywania ósemki, to oczywiście mam jeszcze do dopieszczenia naszą miejscówkę w Warszawie, która tutaj za mną jest, jeszcze bez obrazów, bez różnych innych rzeczy, no ale to się wszystko dzieje. No i indywidualne konsultacje. Umawiałam się ostatnio na indywidualne konsultacje z Anną. Dlaczego z nią? Bo ona jest stomatolożką, więc powiedziałam jej: Ania, jak będę się dobrze czuła po tej ósemce, to się widzimy, ale jak pójdzie nie tak, to się nie widzimy i przekładamy. Także dzisiaj już odbywały się nasze konsultacje indywidualne. No i ja przygotowuję się również do rozmów rekrutacyjnych, dlatego że piątek, czyli jutrzejszy dzień, to jest dzień, w którym będą odbywały się rozmowy z osobami, które chciałabym zaprosić do współpracy w dziale marketingu. I trochę wam opowiem o tym procesie, no bo teraz oczywiście jak się kończy rok zwolnionych obrotów, no to pewne działania będą po prostu się działy częściej moje. No i potrzebna jest nam do tego zgrana ekipa. Po 6 latach współpracy i po powrocie z macierzyńskiego urlopu Jola, która działała marketingowo w moim zespole, otwiera się na nową ścieżkę zawodową. Więc będzie jeszcze do końca tylko tego miesiąca, bo już kilka miesięcy temu ustalała ze mną, że będzie zmieniała swoją karierę. Także już powoli zastępujemy jej, że tak powiem, stanowisko. I przeszliśmy tutaj przez kilka etapów. Ponieważ ona była wcześniej na urlopie macierzyńskim, to no dużo się wydarzyło na jej stanowisku wtedy, kiedy jej nie było. Jak wróciła, to była w pracy no, niecałe pół roku, jak podjęła decyzję, że idzie dalej. W związku z czym potrzebowaliśmy jeszcze raz w ogóle określić jej stanowisko, opisać i stworzyć takie standardy działań po to, żeby mogła później przekazać to stanowisko jakiejś innej osobie. Więc zachęcam was do tego, jeżeli macie swoje zespoły, to żeby co jakiś czas aktualizować ich zakresy obowiązków, to co robią, standardy, procedury, no i robić takiego manuala, który pokaże, jak to robić. My akurat swój manual mamy w Mandeju, czyli w takim systemie do zarządzania projektów. Wrzucę wam link w opisie do tego odcinka. Przetestujcie go sobie. No i tam na przykład mamy całą taką rozpisaną Joli tablicę, wszystkie narzędzia, z których korzysta, w jaki sposób w nich korzysta, gdzie niegdzie będzie nawet nagrywała, czy tudzież już nagrała.
instrukcję obsługi, jak się, że tak powiem, tym wszystkim posługiwać, po to, żeby osoba, która wejdzie na jej miejsce, wiedziała, co robić, jak robić, no, jak z tego korzystać. Ten miesiąc jeszcze, ostatni, to jest taki miesiąc, miesiąc, w którym Jola będzie tą osobę też wdrażała, pokazywała jej, co ona ma robić i w ogóle jak ma działać. No ale najpierw w piątek będziemy miały spotkanie bodajże z 6 osobami, z których no, będziemy wybierać, kto będzie tą osobą. A co ja tutaj rozpakowuję? Słuchajcie, ja jestem gadżeciarą. No, nie da się tego ukryć, jestem gadżeciarą. I tak sobie pomyślałam, nagrywając dla Was ostatnio tego vloga, że to tak nie może być, że ja chodzę z tym telefonem i z tym DJI-em, takim gimbalem, i on mi się tam po prostu buja. Jak zobaczyłam, że jest taki sprzęt, Osmo pakiet, to sobie pomyślałam, okej, ja po prostu potrzebuję takiego sprzętu. No i nie, żebym od razu kupiła, mam tutaj coś na swoje wytłumaczenie. Mam znajomych, państwa dubińskich, którzy mają taki sprzęt, w związku z czym pożyczyłam od nich na jeden dzień w Warszawie, na jednego VIP day'a. To? Automatycznie wykrywa twarz. No to wiadomo, że trzeba, no. No to jest fajne, bo kupię, tak. Podąża za mną? No podąża. Powiesz, że trzeba to kupić. Sama to powiesz. Wytestowałam, jak tym się nagrywa i czy to fajnie nagrywa, czy nie. Sprawdziłam, czy ja będę w ogóle tego używała, czy nie będę tego używała, i dopiero wtedy zamówiłam. Żeby nie było, że jestem aż taka szalona. Także jak będziecie teraz oglądali może już następny mój vlog i będę miała taką buzię bardziej rozszerzoną, to znaczy, że może jeszcze się nie zaprzyjaźniłam z ustawieniami tego DJI-a, bo był taki kawałek wideo tutaj, który wam pokazywałam z VIP Day'a, z Intercontinentala, i tam mam taką, no, taką szeroką buzię. I to dlatego, że właśnie skorzystałam z tego sprzętu, ale nie skalibrowałam sobie, że tak powiem, odpowiednio wszystkiego. Także mam na ten weekend zajęcie, sprawdzić wszystko, jak tutaj działa, nauczyć się używania tego, i wtedy będę mogła więcej nagrywać dla Was vlogów takich z terenu. Bo faktycznie takie chodzenie z telefonem i tak dalej, to jest za dużo dla mnie już tego wszystkiego. Także tak to działa. Trzymajcie kciuki za moje rozmowy rekrutacyjne, żeby fajnie było. Jeszcze Wam tylko zdradzę, że no, ciekawe czasy przyszły, jeżeli chodzi o te rekrutacje, bo najlepsze było to, jak niektórzy wypełniali formularz zgłoszeniowy do współpracy i zaznaczali narzędzia, których się używa w naszej firmie, czyli tam na przykład StreamYard, Monday, WordPress, WooCommerce, dodawanie tam, nie wiem, wpisów na blogu, Canva, tego typu rzeczy, ActiveCampaign. I trzeba było oznaczyć, no, jakim się jest, że tak powiem, na jakim się jest poziomie. Była taka jedna osoba, która oznaczyła wszędzie, że słabo, 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 słabo. I potem napisała, że tak na początek 20K miesięcznie by chciała zarabiać. To tak sobie myślałam, kurde, powodzenia jej naprawdę życzę w tym świecie. Jak niczego nie umie, a tyle chce zarabiać. Za dużo materiałów o manifestacji, a za mało materiałów szkoleniowych o tym, jak po prostu działają niektóre narzędzia. Ja bym tutaj proponowała odwrócenie proporcji. No ale bardzo jestem ciekawa kandydatów i kandydatek z piątku. Mam złożone, widzicie, takie malutkie. Wszystko się nauczę obsługiwać, albo Paulina mnie nauczy obsługiwać. No śliczne. No, takim będę chodziła i nagrywała teraz. Do następnego vloga.